Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj Defil Kosmos. Jest to gitara przysłana do mnie przez jednego z moich widzów, Tomka. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy, maskownica jest urwana. Jeden róg różek. No i trzeba dorobić nową. Tutaj ta maskownica troszkę wybiegając w przód została przeze mnie już dorobiona. Widzimy, taka ciekawostka. Tak się prezentują maskownice. Maskownica oryginał, maskownica dorabiana. Praktycznie widzimy, jest identyko. To tak na marginesie. Wracając do tematu. Pan Tomek tutaj próbował to sam robić. No niestety, wydaje się, że trochę mu się poległo. No i zdecydował się przysłać to do mnie, żebym ja to po prostu zrobił, ogarnął. Tak, mamy klucze. Czarne, takie tego typu, zakręcane od góry. Marka nieznana. Reszta sprzętu, czyli oryginalny mostek, jakaś tam, powiedzmy, elektronika, coś tam, połamany Kosmos, połamany Defil. Potencjometry załączone, podejrzewam, że to jest jakiś zestaw z AliExpressu. Przewodziki z gniazdem jack. Do tego mamy, proszę Państwa, ja już tutaj się przyznam, nie będę ukrywał, gryf z odklejoną podstrunnicą, już to odkleiłem wcześniej sobie któregoś pięknego dnia. Dopasowałem pręt, proszę Państwa. No i pozostaje go wkleić. Znaczy nie wkleić pręt, tylko przykleić podstrunnicę. O. Dokładnie rzecz biorąc, co niniejszym w pierwszej kolejności bez zbędnego ociągania się zrobię. To już jest, proszę Państwa, tutaj przeze mnie oczyszczone wcześniej. Wyjmę ten próg, który wsadziłem do odklejania podstrunnicy. Jest to niezbędne, żeby ona nie pękła. No, proszę Państwa. No i dobra. Podstrunnica przyklejona. Teraz wyciągnę progi. Wyrównam podstrunnicę. Skoryguję radius. I będziemy nabijać nowe progi.
pewnie się zastanawiacie, o co chodzi. Chodzi o to, że przy okazji, nie przy żadnej okazji, tylko tak, robię dwa gryfy dla mojego forumowego kolegi Wojtka Wojskiego. No i jeden jest to gryf od Kosmosa, drugi jest to gryf od Joli Dwójki. W obydwóch montowałem pręt, w tym Kosmosie od tej strony. W Jolce jest zamontowany, widzimy tutaj dziurka od tej strony. Jeszcze taka ciekawostka, tutaj są tych dwóch stalowe progi. Ponieważ Wojtek kupił takie, bo stwierdził, że chce mieć, czy nie było innych, czy przez przypadek, sam już nie wiem. No w każdym razie są stalowe. No i co? I teraz trzeba, słuchajcie, to wszystko okleić i wykoronować. Z tym oklejaniem to jest tak, powiem szczerze, że nie jest to moja ulubiona czynność. Byłaby, gdyby były dostępne na rynku, wiecie, takie taśmy, nie? A to trzeba ciąć i to nie jest fajne, także, no ale trzeba to zrobić, także przyspieszamy. Państwa, progi obrobione, szlifowane, wykoronowane, boczki zaszpachlowane. Niestety, no przy tego typu pracy raczej bez malowania się nie obędzie. Jeszcze powiem wam pół biedy, jak gryf jest na przykład w kolorze takim, gdzie jest drewno, no to tylko idzie, powiedzmy, jakiś bezbarwny, czasami z jakąś tintą żółtą. No tu niestety trzeba dać taki lakier ciemny, najlepiej taki typu metalik. Nie mam takiego lakieru, niestety muszę jechać do mieszalni i umieszać. Zeszłoroczne zapasy mi się skończyły. Proszę Państwa, do malowania trzeba jeszcze okleić tą podstrunnicę w miarę dość dokładnie. Co niniejszym, proszę Państwa, w tej chwili czynię. Taśma się nie chce trzymać, to jest w ogóle magia. Zawsze to mnie fascynowało, słuchajcie, że jak kleję tą taśmę, ona się nie chce trzymać, nie odchodzi. A później jest ją ciężko oderwać. To jest w ogóle cud, nie? Techniki. To tak, najpierw muszę tu pomalować kolorem, a później jeszcze będziemy jechać co najmniej kilka warstw bezbarwnego, nie? Także bezbarwnego nie mam, tam chyba mi się skończył już. Także muszę też go zamówić. Proszę Państwa, gryf wrócił z malowania. Że wyczyszczę tutaj te ślady kleju po taśmie.
Szanowni moi widzowie, na ostatnim klipie widzieliście, jak ładnie tutaj czyszczę te boczki pod stronnicy z lakieru. To było jeszcze przed nałożeniem bezbarwnego po pomalowaniu kolorem. Wyobraźcie sobie jedną rzecz. Jak naniosłem bezbarwny, wzięło mi się i to cholerstwo zważyło wszystko. Ten stary lakier. Próbowałem to podcierać, troszkę malować. Na nic to po prostu. Psu na budę, jak to mówią. W końcu po kilku tam jakichś próbach dzisiaj zdecydowałem, że ściągnę ten lakier i pomaluję po prostu na nowo. Po uzgodnieniu z właścicielem, bo tu dwie opcje są, żeby to malować w tym metaliku. Mniej więcej tak na taki kolor jak było, mniej więcej tam podejrzewam, żebym tam dobrał. Ewentualnie zrobić to taki w naturalu, z tym, żeby to no tam troszkę lekko przyciemnić. No i stwierdziliśmy, że wybierzemy tą drugą opcję. Także ja tu, korzystając z okazji, bo tu będą inne klucze, zakołkuję te otworki. Także tym bardziej, że to czarny lakier jest jeszcze, wiecie, w środku w tych otworkach, to może nie będzie tak widać. Ok. A przy okazji sobie, widzicie, zakołkujemy. Ja ogólnie to powiem wam, że wolę kołkować niż mieć takie otworki. Nawet jeśli to będzie widać, te kołeczki, to wolę je sobie pozatykać.
przetwornikiem. Moskowy. Kosmos odremontowany i przywrócony przeze mnie do życia. Ten jest praktycznie w oryginale, na oryginalnych przetwornikach, na oryginalnym sprzęcie. Jedynie przelutowane potencjometry. Została, że tak powiem brzydko, wywalona ta płytka. To są potencjometry setki, które wszystko praktycznie zamulają. Całe brzmienie, a tak jak widzimy, brzmienie jest pełne. Takie po prostu, takie jak te single powinny mieć od początku. Gitara grywalna w 100%, także dlaczego chcieć więcej. Pięknie wygląda, tak się prezentuje, zobaczcie. Naprawdę bardzo urodziwie z tymi czarnymi kluczami do twarzy. Przy okazji lekko tutaj pocieniłem profil gryfu przy okazji tego szlifowania. No nie wiem, co tu jeszcze dodać. Naprawdę no cieszy mnie to, że te instrumenty są przywracane. Brakowało zaślepki pręta, brakowało, proszę Państwa, tego strunoprowadnika, brakowało jednej rolki na mostku. Wszystko to zostało uzupełnione. Jeden mostek poszedł na części. Taki z moich rezerw, także no czasami trzeba. No i cóż, dziękuję Wam bardzo serdecznie, dajcie łapkę w górę. Koniecznie, jeśli się podobało, jeśli się nie podobało, dajcie dwa razy. Kliknijcie łapkę w dół. I do zobaczyska.